Europejski Kongres Gospodarczy po raz kolejny odbył się w Katowicach. Tegoroczna edycja wydarzenia miała miejsce później niż pierwotnie planowano, a osoby biorące w niej udział musiały przestrzegać rygorów sanitarnych. Wszystko to za sprawą pandemii koronawirusa, która będąc dużym wyzwaniem dla współczesnej gospodarki, wpłynęła także na treść zagadnień poruszanych w trakcie kongresu. Pamiętam, że na tych ostatnich naszych spotkaniach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego między innymi mówiliśmy o tych nowoczesnych technologiach. Między innymi mówiliśmy o tym rozwoju, który powinien bardzo dynamicznie wkroczyć do naszych miast, do naszych regionów, do naszego kraju, do naszych krajów. A wystarczyło kilka miesięcy i ten cały plan został pomieszany, zmieszany i dzisiaj właściwie stoimy przed nowym otwarciem, dzisiaj stoimy przed zupełnie nową niewiadomą. Cieszę się, że ten kongres udało się stworzyć tutaj w Katowicach, bo dzisiejszy wymiar kongresu jest bardzo, ale to bardzo istotny. Bo to tutaj, w Katowicach, podczas tych naszych wszystkich spotkań zawsze mieszało się to doświadczenie z możliwościami realizacji określonych celów i pomysłów. To tutaj spotykają się strona rządowa, strona europejska, strona światowa z biznesem, z ludźmi, którzy chcą realizacji, którzy chcą rozwoju naszych małych ojczyzn, naszych dużych ojczyzn i tych globalnych rynków gospodarczych. To, że warto dyskutować i szukać dobrych rozwiązań, to jest nasze wyzwanie, ale też pewna powinność. Stąd też nasza obecność i wielkie zaangażowanie miasta Katowice w tą 12. edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Nawet mówiąc wprost, przy znacznie mniejszej ilości fizycznie gości w takim hybrydowym, jak to się utarło ostatnio mówić, formacie, bowiem zachęcam wszystkich do śledzenia relacji poprzez internet z wszystkich paneli, z wszystkich sesji. Ta dostępność jest pełna, organizator o to zadbał po to, żeby jakby najszerzej można było skomentować, ale też dowiedzieć się, jakie rozwiązania w przeróżnych branżach są szykowane, aby wyjść z tego kryzysu. Jednym z tematów poruszanych na tegorocznym Europejskim Kongresie Gospodarczym była zielona gospodarka oraz sposoby wprowadzania metod ekologicznego pozyskiwania energii w różnych regionach, w tym także na Śląsku. Transformacja de facto puka do naszych drzwi. My jako samorząd regionalny jesteśmy do niej przygotowani. Teraz jest kwestia podziału kompetencji, podziału środków, jak mają być zarządzane, w jakim stopniu. My od początku mówimy, że to powinno być na poziomie regionalnym. Mamy dobre projekty, mamy przygotowaną strategię. De facto nasza polityka spójności spełnia wytyczne Komisji Europejskiej, a więc środki z Funduszu Transformacji, które by szły na nowe technologie, de facto spowodują synergię, która może dać dla Śląska potężne zielone odbicie w gospodarce. Chcemy, żeby te środki, które idą na transformację, na Zielony Ład, nową perspektywę na Śląsku były produkowane w sensie takim, żeby śląskie firmy tą transformację na poziomie komunalnym, regionalnym, lokalnym one generowały, tak? Żebyśmy po raz kolejny nie byli importerami technologii czegoś z zewnątrz, tylko żeby to na Śląsku to powstało. Tak jak w poprzednich latach, kongresowi gospodarczemu towarzyszyło także wydarzenie European Tech and Startup Days, którego celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii. European Tech and Startup Days, mam wrażenie, że stał się najważniejszym, największym wydarzeniem startupowym w Europie Centralnej, tutaj w Polsce. Kolejny raz 250 startupów wzięło udział w tym konkursie Startup Challenge. Bardzo dobry poziom, bardzo wysoki poziom. To jest trochę misja, połączyć te dwa światy, połączyć ten biznes dojrzały inwestorów z tym młodym innowacyjnym. W tych młodych innowacyjnych firmach powstają te najnowsze technologie. Bardzo wiele z tych technologii właśnie teraz w okresie pandemii nam pomaga. Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest grupa PTWP SA. Współgospodarzami tegorocznej edycji wydarzenia były województwo śląskie oraz miasto Katowice.